Marcin i Filip są gotowi na ring. Który z podopiecznych Kai znajdzie się w odcinkach na żywo? W lewym narożniku wieloletni współpracownik polskich artystów. Rockman, który wreszcie zdecydował się grać na swoje konto. Marcin Poczot! Jego przeciwnikiem będzie młody, zdolny, ambitny i zdecydowany Filip Boniuszko! Ring wolny! I gotta take a little time. A little time to think things over. I've been the ring between the lines. In case I need it when I'm older. Come on. Climb. Feels like the world upon my shoulders. And through the clouds I see love shine. It keeps me warm, but I'm as cold as. Bardzo proszę o opinię. Kaja, ja bym nie chciała być w tej chwili w twojej skórze, naprawdę. Jesteście niesamowici, obaj, obaj. Filip, masz bardzo dużą skalę głosu i oczywiście nie omieszkałeś tego zaznaczyć w swoim występie. Jesteś elastyczny, potrafisz śpiewać tak, że nie czuje się żadnego wysiłku, ale z kolei Marcin, tak zauraczasz tą swoją barwą, a ja niestety zawsze wybieram barwę. Czyli dla mnie Marcin. Adam, dla ciebie? Ja się na tobie kompletnie, Filip, nie poznałem na blindach. I ja słuchałem ciebie i ja tego nie rozumiałem wtedy. I fajnie się przyznać do błędu. Ja się przyznaję do tego błędu dzisiaj. I mi się to szalenie podobało, co zrobiłeś z tą piosenką. I ja bym postawił na ciebie. Dziękuję. Andrzeju, proszę bardzo, teraz ty. Kasia ma tutaj wyjątkowo trudną bardzo sprawę, bo... i to nie pierwszy i nie ostatni. Bo świetnie zadaliście to pytanie, czym jest miłość. Mhm. Każdy na swój sposób. Filip, wiesz, że ci nie wybaczę. Gdybyś przyszedł do mnie, to ocalałbyś w tym pojedynku. Obaj dżentelmeni są po prostu fantastyczni. Są totalnie wrażliwi, totalnie muzykalni. Kiedy Marcin wchodzi w zwrotkę, to my po prostu miękniemy. Natomiast jeżeli chodzi o świeżość i ekspresję, tutaj absolutnie wygrywa z kolei Filip. Ta piosenka was połączyła, ja teraz muszę was rozdzielić.
Marcin, ciągle podkreśla, że śpiewasz tylko w chórkach. Dzisiaj absolutnie nie byłeś na drugim planie. Myślę, Filip, że miałeś dzisiaj totalne wyzwanie. Było to niestety wyzwanie, z którym sobie poradziłeś. Zostałeś poranny. Marcin pokazał ogromną klasę. To wielka strata dla drużyny KAI. Nie potrafię jeszcze ocenić, czy jestem zawiedziony. Ja jestem z siebie zadowolony. To jest najważniejsze. Na tym mi najbardziej zależało. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.